Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pytaliście, jak tam poziom oleju w Mazdzie, czy coś zeszło, czy nie zeszło od ostatniego przeglądu. Przypominam, że Mazda była na pierwszym przeglądzie chyba we wrześniu i to wtedy miała 10 tysięcy kilometrów przebiegu. W tym momencie, słuchajcie, jest koło 15 tysięcy, skoro z tego co pamiętam, sprawdźmy. Tak, 15 235, czyli Mazda zrobiła 5000 km od przeglądu. Przy pierwszej wymianie oleju, kiedy pojechałem na ekstra wymianę po dotarciu, przelali olej jakiś 1 mm ponad górny znak. Przy tym konkretnym ostatnim przeglądzie też przelali i wy też piszecie, że wam przelewają. Ktoś nawet pisał w zupełnie innej marce, też mu przelewają. No ASO podejrzewam po prostu wie, że tego oleju trochę ubywa, no i specjalnie leją więcej, żeby wystarczyło oleju do kolejnego przeglądu. Więc sprawdźmy, ile oleju było przez 5000 km. Silnik jest ciepły, przyjechałem jakieś tam 10 minut temu, bagnet wyciągnąłem i wyczyściłem. Wkładamy. I wyciągamy, proszę bardzo. No, jest jakiś 1 mm. Jakiś 1 mm poniżej górnego znaku. Innymi słowy, poszły przynajmniej 2 mm. Dużo? Niedużo? Ile to będzie? Podejrzewam, że koło setki, tak? Jak myślicie, napiszcie w komentarzu. Mazda oczywiście twierdzi, że tak ma być. Silnik ma prawo troszeczkę oleju brać. Chociaż z tego, co wam pisałem, dziwnym trafem Honda nie bierze nic oleju. Chociaż zobaczymy, jak będzie z tym olejem. Bo wtedy miałem A5 od Motula, teraz jest A3 od Ravenolu. Zresztą z ciekawości możemy sprawdzić. Ja, słuchajcie, nalałem oleju. Właśnie zapomniałem wam wtedy nagrać filmiku, wezmę papier. Ale ja dokładnie pamiętam, ile nalałem. Takie, no, na miarce w Hondzie są takie puste pola, takie wgłębienia, żeby było lepiej odczytać. Z tym, że Honda jest zupełnie zimna, nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie. Nawet nie czytałem w instrukcji, jak każą zmieniać olej. I pyk. Nie, no teraz ten bagnet jest brudny, to musimy go wyczyścić. I tu widać te zagłębienia, o których wam mówiłem. Także nalałem tyle, no tu jest u góry jedno zagłębienie, widać czy nie widać, a zaraz pod nim są dwa w poziomie. I ja tak nalałem, że to jedno górne i te dwa w poziomie były czyste. Tyle nalałem. Specjalnie zapamiętałem, żeby sprawdzić, czy coś bierze, czy nie bierze. Więc wkładamy czysty bagnet. I pyk, wyciągamy. No i proszę bardzo, tu widać czy nie widać? Jest dokładnie, jest identycznie jak wlałem. Czyli ostatnie pole oraz dwa niżej te w poziomie są czyste, nieupaprane olejem. Czyli w tym momencie nie poszło grama oleju. Chociaż nie zrobiłem dużego przebiegu od wymiany, chyba około 2000. Chociaż może nie ma 2000. Właśnie zapomniałem sobie spisać, kiedy, jak wymieniałem jakieś 2 miesiące temu chyba ten olej. Nie, myślę, że nie zrobiłem 2000. Ale zobaczymy. Specjalnie, jak będę wymieniał potem olej, to wam podlinkuję ten filmik, żeby sprawdzić,
czy ten poziom się wahnie, czy nie wahnie za jakieś tam, nie wiem, może 5-6 tysięcy kilometrów, jak wrócę z Chorwacji, o ile pojedziemy w tej covidozie całej. Dzięki, trzymajcie się.